Witam z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku. Wracamy sobie do roku. Prawdopodobnie to jest rok 1990, tak jak tutaj widzicie. I wracamy sobie do tego roku 1990 modelem Hurricane MK1 łamane na 2B firmy Airfix o numerze katalogowym 02042, skala 1 do 72, seria jakaś druga tutaj jest. I co my tutaj ciekawego mamy? Tutaj mamy, to jest seria chyba, seria, która malowanie. Tutaj mamy, zobaczcie, ostrość 1940 i 41. Polski, Polisz, 303, 303 z września. Więc sądzę, że był to popularny model, jak tylko się ukazał w Polsce. Każdy fan Bitwy o Anglię chciał go mieć. Ja go spotkałem na swojej drodze w antykwariacie, który niekoniecznie zajmuje się modelarstwem, ale z jakimiś starymi rzeczami, książkami, obrazami i tak dalej. I postanowiłem, że wydobędę go stamtąd i pokażę Wam. I też porównamy sobie ten model z roku 1990 do modelu firmy Arma Hobby. Oczywiście nie ma sensu takie naprawdę porównanie, bo no co, no kurczę, Arma Hobby jest lepsza, ale młodzi adepci sztuki modelarskiej będą mogli zobaczyć, jak to było kiedyś, jak to wyglądało, jak te modele wyglądały kiedyś, a jak to teraz jest po prostu tutaj, jak to jest teraz łatwo, lekko i przyjemnie. Dobra. Ja wiem tylko, że coś jest w środku, tak? Coś jest w środku. Nawet nie wiem, czy on jest kompletny. Nie wiem, czy jest cały. Nie wiem, czy wszystkie części są. Zaczynam, może przebijmy się najpierw przez. Przebijmy się przez tutaj. O, oznaczenia. Zobaczcie. I zwróćmy szczególną uwagę na to, czy wszystkie kolory się zgadzają, czy nie ma przesunięć kolorów. Co miało miejsce tutaj w modelu Iskry. Widzę, że tutaj jest lekkie przesunięcie koloru niebieskiego znowu. Widzicie? To kółeczko nie jest idealne. Więc znowu mamy to samo. Kiedyś bardzo się zwracało na to uwagę. W tym momencie od kilku lat to już raczej chyba nie ma czegoś takiego jak przesunięcie, tak? Tak mi się wydaje. Nie spotkałem się z modelem, który by miał, być może dlatego, że robię recenzję samych nowych praktycznie modeli, nie z tych przed 30 lat, ale chyba nie ma. Chyba że są, to poproszę o informację taką w komentarzu. Tak, kupiłem model, nie wiem, z 2013 albo 2014 i on miał przesunięcie. Tutaj mamy też datę 1990 i mamy instrukcję montażu. Jak widzicie, mamy fotel, mamy tutaj jakąś gruć, tutaj mamy jakąś podstawkę i mamy pilota. Ta-da! I tak, różnica między MK1 a MK2B jest tutaj w kołpaku śmigła. To w zasadzie tyle i tutaj jest też informacja, że trzeba dziury zrobić. I tak by to, kurczę, powiem Wam, że słuchajcie, patrzcie na to. Przypatrzcie się temu, tej instrukcji. Czy wracają do Was wspomnienia? Jeżeli wracają do Was wspomnienia, jeżeli wykonywaliście ten model, dostaliście go kiedyś, nie wiem, pod choinkę na przykład, albo dobry wuja Wam go kupił, dodajcie łapkę w górę. Dobra, i to by było. A tutaj są, tutaj jest, i dobra, malowanie, może tak skończmy najpierw jeden arkusz papieru. Tutaj mamy właśnie to malowanie, 1940, Polski 303, RFC. I tutaj mamy AEK, 41 rok, 402 skwadron. Więc tutaj jest ma MK1, tu jest MK, no widzicie, też jest błąd, znalazłem błąd.
11B, a to powinny być po prostu dwie jedynki, dwie L-ki powinny być wstawione. I tak to wygląda. I tutaj mamy jeszcze coś takiego, ale nie wiem czemu. Aha, dobra. To będzie opis tutaj w kilku językach. Polskiego raczej chyba nie uświadczymy. Raczej nie. Tutaj mamy opis. Opis tutaj tych wszystkich, bo tak, to jest instrukcja, to jest można powiedzieć instrukcja do instrukcja do instrukcji. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. Na przykład takie kółeczko informuje Was, że to jest część przezroczysta. Więc to jest taka instrukcja do ten. A tutaj tutaj mamy, że cement, czyli mamy to kleić. Not cement. Not cement to jest kwadracik. A tutaj mamy opcję. Tak to kiedyś było po prostu robione. Podejrzewam, że jak ktoś złożył już tam ileś tam 5-10 modeli, to już później znał na pamięć te wszystkie oznaczenia i tak dalej. Ale tak to wygląda. Zobaczcie, jedna kartka, po prostu no dwie kartki A4, tutaj jest taki opis i tutaj mamy całą instrukcję składania. Tak to kiedyś wyglądało. Teraz przechodzimy do ramek. Ramki, zresztą jeżeli ktoś nie oglądał, to polecam taki podróż sentymentalną do Messerschmitta, którego ostatnio zbudowałem tak jak za dzieciaka. Powiem Wam, że frajda była bardzo duża. I tutaj mamy rameczki. O, tutaj coś się wykrzywiło już, no ale to ma swoje lata, tak? Ma swoje lata, to jest pierwsza rzecz. Druga to jest, nie jest nowy model zapakowany, tylko po prostu kupiony. Tak generalnie z ciekawości, tak? Z ciekawości i to też żeby pokazać, bo często młodzi tutaj, młodzi adepci sztuki modelarskiej piszą do mnie i też czasami jest tak, że czasami nie rozumieją, przez co się kiedyś przechodziło, żeby zbudować model. To nie było takie prosto z pudełka. Pani, to nie było prosto z pudełka. Tam szpachla. Tam szła szpachla. Tam się linie podziałowe robiło. A co, to są linie podziałowe. O, i tutaj są już powyłamywane elementy, które po prostu były luzem. Zobaczcie, tak to wygląda. I tutaj są jakieś elementy luźne. Tutaj jeszcze mamy, o, oszklenie mamy. Tak ono się prezentuje. I tutaj mamy. No ten samolot nie wygląda tak źle, nie? Nie ma jakichś takich strasznych tutaj jam skurczowych i tak dalej. No dobra, nie tak źle. Biorąc pod uwagę to, że został wyprodukowany 33 lata temu, tak? Tu mamy coś takiego. Być może został wyłamany albo wycięty, chyba wyłamany, albo wycięty, chyba wycięty był. Patrzcie, tutaj już przeprowadzamy śledztwo, było wycięte. Było wycinane, by było wyłamywane było, to by tutaj zostały ślady po tym powłamywaniu. Więc nie jest tak źle. Nie wiem, czy. Nie... O! O wilku mowa, co? Jama skurczowa, jak byk. Dobra, przyjdzie tu kalka, nie będzie widać. I teraz zobaczcie. Jeśli macie tutaj takie piękne, delikatne. Kurczę, gubię ostrość. Macie takie piękne, delikatne tutaj nitowanie, to jak to kurczę później zrobić, żeby to zaszpachlować. Straszne rzeczy kiedyś to było, nie? Teraz cyk, prosto z pudełka i już. Dobra. No i chyba wszystko zobaczyliście, co mieliście zobaczyć, jeśli chodzi o inbox tego modelu. I na tym można byłoby zakończyć, ale ja nie kończę, ponieważ tutaj specjalnie dla tych wszystkich
młodych modelarzy, którzy czasami trafiają na kanał, to pokażę Wam. Tu mam akurat czystym przypadkiem, może nie czystym przypadkiem, bo specjalnie po niego poszedłem. No tak. Mam dużo hurricane'ów w jednym pudełku. Czasami tak bywa, że w ferworze walki. O! Pierwsze porównanie, może tutaj niepotrzebnie schowałem wszystko do pudełka. To naprawdę tutaj poszło sporo do przodu. Poszło sporo do przodu. I tutaj wpadam z przyszłości. Słuchajcie, mała errata. To, co widzieliście, to, co porównywałem, to nie są kalkomanie od Arma Hobby. Ponieważ okazało się, że w pudełku z Arma Hobby mam kalkomanie od Airfixa. Czyli tak naprawdę oglądaliście tutaj kalkomanie Airfixa z 1990 roku i z 2000 któregoś. Więc możecie sobie porównać, jak to jest, jaki tu jest progres, jeśli chodzi o kalkomanie. A kalkomanie od Arma Hobby wyglądają tak. Noszą oznaczenie tutaj zawsze, że jest Arma Hobby i kto wydrukował. I naprawdę robią dobre wrażenie. Zobaczcie. Tutaj nawet kolory są troszeczkę inne, jeśli chodzi o tutaj te oznaczenia, więc tak to wygląda. Już nie wspomnę o tym, że są jakieś blaszki fototrawione czasami w modelach teraz. To jest tam w ogóle inna historia, another story. Tadam. I tutaj macie przykład młodzi modelarze, jak to wyglądało kiedyś i jak wygląda dzisiaj. Oczywiście dzisiejszy model jest o wiele bardziej skomplikowany, ma więcej detali i części, które tutaj pozwalają na to, żeby ta miniatura była jak najbardziej wierna. Tutaj obrys, patrzcie, obrys się prawie zgadza, nie? Ale wykonanie, zobaczcie. Tak, oczywiście zaraz znajdzie się jakiś stary wyjadacz, który powie: o, ale przecież ja mogę tak zrobić. No pewnie, że możesz. Pewnie, że możesz, tylko zajmie ci to masę czasu. Czasu, którego nie da się kupić. Ale z drugiej strony przyjemność ze zbudowania takiego modelu wytrasowania linii pewnie jest większa dla niektórych osób niż zbudowanie prosto z pudełka takiego nowoczesnego modelu, jakim jest model Arma Hobby. To też jest, to wszystko zależy od punktu siedzenia. Dobra, i to, co mnie zawsze denerwowało tutaj w tych elementach, zobaczcie, tutaj macie ślad po wypychaczu. Ja go ciągle, mimo że go nie było widać, ja go ciągle szlifowałem i tak dalej, ale zobaczcie, ja już tutaj na to zwracam uwagę, jeżeli tutaj macie recenzje jakiekolwiek moje na kanale, zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak Arma to zrobiła. Arma zrobiła to bez śladu po wypychaczu. Mimo tego, że tego elementu nie było widać, ja i tak zawsze, jak robiłem model, to ten element był szpachlowany, czyli tu była szpachlówka, było szlifowanie i zajmowało to dość dużo czasu. I teraz, no wiadomo, niektórzy budują modele dla samego budowania, dla samej przyjemności budowania i nieważne, ile to potrwa, będzie rok, dwa, trzy i tak dalej, a niektórzy budują po to, żeby ta miniatura wyglądała jak najlepiej. I jak zrobić, żeby ta miniatura wyglądała jak najlepiej? Budować coś takiego. Bo chyba nic lepszego, no chyba to można wykreślić, nie ma, jeśli chodzi o Hurricane'a w tej chwili, to najlepszy jest z Army.
No ale o tym już wiecie, prawda? Bo oglądacie moje filmy i tam już o tym mówiłem. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Nie wiem, czy jeszcze jakieś detale. Tutaj jeszcze mam, o, tutaj mam późną wersję, na przykład to jest dodatek żywiczny, co prawda. Tak, to jest dodatek żywiczny, ale nie wiem, czy Airfix tutaj o tym zapomniał. Znaczy, to jest późna wersja, to też, też tutaj chyba późna wersja. Nie, nie późna wersja, przepraszam, moja pomyłka, to jest po prostu inna wersja tutaj tych rur. Trzeba było po prostu patrzeć po zdjęciach, bo to też jest istotne, żeby oglądać zdjęcia. To jeszcze te rury właśnie wydechowe, często zdarzają się, że one są, że one są, że one są, o, na przykład tutaj, jako części, części, zobaczcie, to jest część. To jest część tutaj odlewana, a tutaj jest na przykład wydruk 3D. No to już w ogóle to już jest mistrzostwo świata, nie? Ja pamiętam, że zawsze takie rury, to był taki wkrętak, który miałem specjalnie zaostrzony i były wiercone, było. Nie zawsze wychodziło to prosto, wierzcie mi, nie zawsze wychodziło to prosto. Nie wiem, czy jeszcze o szkle nie możemy porównać jeszcze. Jak już jesteśmy na etapie porównywania, to jeszcze możemy, jak się zmieniło oszklenie przez te lata. Tak się to zmieniło troszeczkę. Chociaż to, to jeszcze takie grube nie jest, ale tutaj to jest w miarę cieńsze jest. I tutaj jest. To widzicie, o, tutaj jest błąd. Arma Hobby, nadlewka. A co tam? Pojedziemy po armię. Nadlewkę dalej tutaj. Widzicie. Nie, tak naprawdę to są pewnie testowe. Testowa je porównuję tutaj z czymś, co, co było seryjnie wypuszczane i tyle. I już. Dobra. Widzieliście, jak wygląda stare, widzieliście, jak wygląda nowe. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję, dzięki za to, że jesteście, że oglądacie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku.